Cześć, nazywam się Katarzyna Skolimowska, a Ty oglądasz Czytelniczy Czwartek, czyli cykl poświęcony przedsiębiorczym nauczycielom i przedsiębiorczym rodzicom. Dzisiaj opowiem Ci o książce, która przedstawia historię człowieka z wieloma dys. To znaczy, w czasach, kiedy chodził do szkoły, prawdopodobnie jego drugie imię to była dysfunkcja. Jego, ponieważ był to mężczyzna, chłopak, dyslektyk, dysgrafik, dysortograf. Ale miał jedną wspaniałą cechę, która wyróżniała go spośród wszystkich innych uczniów. Mianowicie był bardzo przedsiębiorczy. Dzisiaj jest szczęśliwym mężem, ojcem, milionerem, człowiekiem sukcesu. Dla mnie to kolejny dowód na to, że w szkole powinniśmy się skupić przede wszystkim na tym, aby wspierać w uczniach przedsiębiorczość. Jeżeli w jakimkolwiek uczniu znajdziemy pierwiastek przedsiębiorczości i tego, żeby takiego zaangażowania w tworzeniu siebie i w kreowaniu swojej rzeczywistości, powinniśmy podsycać to jak najbardziej się tylko da. Ale jak to zrobić? Mam pewien pomysł. Mianowicie możesz skorzystać na przykład ze scenariuszy lekcji, które są na moim blogu. Na inspiracjach dla szkoły znajdziesz 2 scenariusze lekcji pod tytułem Spójrz na siebie jak na firmę. Część pierwsza i część druga. Linki do tych scenariuszy znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, ale pewnie zastanawiasz się nad tym, kto jest tym człowiekiem i co to za książka, o której dzisiaj mowa. Mianowicie jest to Marcin Kokoszka, współautor książki Coaching Wart Milion. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam tę książkę, dowiedziałam się o jej wydaniu, pomyślałam sobie, że to nie będzie książka, po którą ja szybko sięgnę i pewnie nie będę jej jakoś polecać dalej, ale bardzo się pomyliłam. Książka trochę jest taka jak analiza przypadku. Przypadku człowieka, który działa pomimo. A zaczyna się historia tak. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kokoszka, mam 23 lata i milion długu. Tymi słowami przedstawiłem się Kamili Rowińskiej jesienią w 2012 roku, udając się na pierwszą sesję mentorską. Współautorką tej książki jest Kamila Rowińska. To do niej właśnie trafił Marcin, kiedy był na samym dnie, można powiedzieć, w swoim życiu zawodowym, aczkolwiek w osobistym też nie działo się za dobrze. W książce krok po kroku jest pokazana cała jego historia, od dzieciństwa aż do momentu, w którym została napisana książka. Jeżeli czujesz, że nie chce Ci się analizować historii i że chciałbyś od razu gotowe wnioski, które pomogą Ci stanąć w takim miejscu, w którym on teraz jest, to w zasadzie możesz ten pomysł od razu porzucić, bo tutaj właśnie liczy się to, aby poznać sposób myślenia człowieka, który odniósł już sukces. Dlaczego? Dlatego, że w naszym myśleniu tkwi w zasadzie wzór na wszystko, co możemy osiągnąć, albo to, do czego sami sobie zabraniamy i sobie barykadujemy różnymi naszymi dawnymi przekonaniami, które nas blokują. Książka zawiera wiele cytatów, które doskonale uzupełniają całą historię i które mobilizują do tego, aby poszukiwać swojej drogi, bo tu nie chodzi o to, żeby kopiować, ale poszukiwać sposobu myślenia, poszukiwać odpowiednich kluczy, które będą pasowały do naszej historii. Jednym z cytatów, które bardzo mnie ujęły, jest ten. Ludzie sukcesu mają nawyk robienia rzeczy, których ci, co w życiu osiągają niewiele, robić nie lubią. Jeżeli nie lubimy kopać w czyichś historiach po to, żeby poukładać wszystkie puzzle i znaleźć jakiś taki system i sposób myślenia, to nie jest książka dla nas. Ja też musiałam do niej dojrzeć. Polecam Tobie gorąco, dlatego że znajdziesz w niej także momenty, które warto przeczytać naszym uczniom, szczególnie takie, w których Marcin opowiada o tym, jak działa pomimo, że stara się dostać do bardzo dobrego gimnazjum, do bardzo dobrego liceum, pomimo tego, że ma wiele różnych dysfunkcji, pomimo tego, że inni może w niego nie wierzą albo uważają, że to nie jest szkoła dla niego, ale on robi wszystko, absolutnie wszystko, aby się tam dostać, a później, żeby tę szkołę skończyć, później z kolei, żeby założyć swój biznes, a później z kolei robi też wszystko, aby wydostać się z ogromnych tarapatów finansowych, w które wpadł. Książka pokazuje także,
w jaki sposób można przeprowadzić taki proces coachingowy na sobie, czy być może nawet znajdziesz jakiś pomysł na to, żeby pomóc swoim uczniom, wykorzystując niektóre techniki i jakieś ćwiczenia, które Kamila zadawała Marcinowi po to, aby je wykonał. Jest to proces, ale jeżeli jesteś stałym czytelnikiem mojego bloga albo masz w zwyczaju oglądać wszystkie odcinki, które dla Ciebie publikuję, to już wiesz, że ja przede wszystkim stawiam na to, aby pracować nad nawykami i na metodę małych kroków, bo tylko tym sposobem jesteśmy w stanie osiągnąć prawdziwy sukces. I tego także życzę Tobie. Bardzo polecam Ci tę książkę i mam nadzieję, że subskrybujesz ten kanał i co tydzień jesteś informowany o tym, co nowego się tutaj pojawiło. Dziękuję Ci za to, że obejrzałeś ten odcinek i do zobaczenia za tydzień. A w komentarzu podziel się może tym, czy już taką książkę, tę książkę czytałeś, o której ja dzisiaj mówiłam, albo może podobną, która pokazuje właśnie takie studium przypadku tego, jak można, w jaki sposób wyjść z tarapatów, które się samemu człowiek wpędził. Do zobaczenia.